Cześć wszystkim, witam Was w trzecim odcinku za Barcikiem. Tym razem zajmujemy się wydechem oraz interkulerem całym dolotem. Jesteśmy u Grzesia w GTP Cześć. Performance. No i co, no w sumie Grzesiu, no powiedz, co tu nam robisz? Więcej niż było w planach. Ale to standard. Więc tak, dostaliśmy tutaj Abarta. Grzesiu już to zmienił, turbinę. Parę jeszcze innych modyfikacji. Wszystkie czujniki i cały osprzęt, który powiedzmy, że mógł się zużyć przez te parę lat, został wymieniony na nowy, żeby stroiciel nie miał żadnych problemów. Fajnie, że akumulator został przeniesiony do bagażnika, bo znalazło się tam miejsce na dolot. Kabel. Powiedziałeś, że za cienki. No zdecydowanie. To znaczy się, jak ktoś ma BMW, czyli wie, że jest akumulator daleko, to wie, jakiej grubości tam jest przewód. I z każdym metrem odległości od akumulatora do tutaj rozrusznika, czyli tak dalej, no to ten przewód powinien być grubszy. Nie stosować taki sam, że tu jest taki sam, to 3 metry dalej też powinien być taki sam. No nie. To jest 8 albo 9 mm kwadrat. No właśnie, ja myślę, że 25 przynajmniej mm kwadrat powinien mieć przewód, jak nie grubszy. No to się tam oblicza z próbu maksymalnego, żeby były jak najmniejsze spadki napięcia. No, w każdym razie to jest Wasz temat. Ja się tu zajmuję kompletnym wydechem i na razie na szybko robimy bez przepustnicy, czyli żeby było srogo i zianie ogniem. Później będziemy jeszcze dokładać przepustnicę. Tak, będzie. Jazda głośno, będzie. Będzie. No w każdym razie cały wydech, będzie rura, downpipe 3 cale przechodzi na 2,5, reszta jest 2,5 cala. Później mamy układ cały dolotowy. No to seryjnie są kulery, tutaj dwa takie z boku, takie pyrtki. Zamieniamy to na frontowy, żeby było lepiej to chłodzone. Wywalamy tutaj to wzmocnienie dolne, bo ono przeszkadza w montażu tego kulera. Górne to najważniejsze zostaje oczywiście. No i robimy jeszcze tego tipa, bo tutaj ta turbinka nie dość, że ona jest wyżej, czyli jak widzicie już ta rurka, no to praktycznie maska by się teraz nie zamknęła. No nie wiem ile jest wyżej w centymetrach, ale jest trochę wyżej. I zdecydowałem się, że nie jadę w tą stronę na dół, czyli wywalamy zbiorniczego spryskiwaczy i montujemy filtr z tej strony. Tylko przez to, że jest akumulator wywalony, to wykorzystajmy po prostu to i poleci sobie tutaj ta rurka do filtra tędy. Rurka pójdzie tu, tak? Tak, dokładnie. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj zawór DV, który nam po prostu wypuszcza to nadciśnienie do pociśnienia przed turbinę. Mamy odmę, mamy jeszcze jakieś podciśnienia. To te rury bym musiała mieć chyba po 1,5 metra, żeby dojść tam niżej pod ten filtr. Tutaj jak będą szły, to myślę, wydaje, że da się to zrobić, że raz, że to będzie lepiej wyglądać, a dwa, że to będzie po prostu lepiej działać, bo o to przede wszystkim chodzi. No i tyle, czyli mamy tak, wydech, układ dolotowy i jeszcze ten tip, czyli układ dolotowy z filtra do turbiny, plus cała masa innych jeszcze drobnych rzeczy. Przede wszystkim warto tu powiedzieć o tym, że powiedzmy, że ten układ wydechowy, zaczynając od tego downpipe'a, temat wygląda tak, że jak tutaj dochodzi ta chłodnica razem z resztą, to ani od góry, ani od spodu nie ma w ogóle do tego dojścia. Więc Grzesiu, jak już wcześniej ściągał ten cały pas do wymiany tego, turbinki, to całe szczęście nie było to skręcane wszystko do końca. No i ja teraz mam ekstra dostęp, nie? Także widać to jak na załączonym obrazku. Strasznie gruba rura. No, ona jest zdecydowanie za gruba, ale stroiciel sobie zalecił, że ma być trochę grubsza. A wyjście z turbiny jest dość sporej średnicy. No to już poleciałem większą średnicą, później coraz mniejszą, mniejszą, aż w końcu jest na wyjściu 2,5 cale. Czyli jest bardzo łagodne, długie zejście. Mamy 3 cale, pierwsze i drugie kolanko, później mamy 2,75 już tutaj na zejściu i na samym dole mamy już redukcję na 2,5 cale. Łącznik już jest też 2,5 cala. Czyli tu przed sądą się schodzi, tak? Dobrze widzę? Tak. Przed sądą się schodzi i dalej już jest 2,5 cala. I widzę, że mamy dalej dwie sondy. Mamy dalej dwie sondy, muszą być. Tu jest pierwsza, najważniejsza. Na dole mamy tą drugą od kata, która będzie błęda walić, no ale no co, nie będziemy jej wyrzucać, niech ona zostanie. No i tak, układ dolotowy. Zastanawiałem się, jak go właśnie zrobić. Część ludzi wywala zbiorniczek od spryskiwaczy, który jest tu, on jest fabrycznie w tym miejscu. Nie no, zbiorniczek się przyda. No więc jak widzicie, tu wszędzie jest bardzo ciasno. Dolocikiem gdzieś polecimy tędy i tutaj na bok. A z kulera będzie wyjście z tej strony i tutaj do góry, do tej rurki. No i dalej leci do przepustnicy. Co do końcówek, tutaj seryjnie w tym samochodzie były takie cztery rurki, o takie. Takie podwójne. 5 cm średnicy. Tak, będziemy teraz przymierzać, które końcówki, bo mamy tak. Mamy taką setkę i taką setkę, no i ewentualnie jak się zmieści 114, no to 114 może i wejdzie. No i teraz sobie przymierzymy to, jak to wygląda. Z jednej strony przyłożę 114, z drugiej 100 i sobie zobacz, jak to wygląda. No ta jest taka sroka. Ode mnie to tylko tyle, że no mamy tu ileś miejsca. Wiadomo, że bezpiecznie jest dać mniejszą.
ta stożkowa versus do takiej zwykłej rury, ta właśnie przejmuje temperaturę w środku, w związku z czym jak ta się będzie obijać o ścianki, to może przypalać dyfuzor. Ta nie będzie tak nagrzana. A ta nie będzie się tak nagrzewała i w związku z tym będzie bezpieczniej dla dyfuzora. Mhm. No oczywiście tu są wieszaki, więc będzie to możliwe w kontrolowany sposób zmontowane, żeby ona nie latała za bardzo, ale no na torze jest jak jest, jak się śliki, śliki założy. W to idzie. Ta jest zwycięzca. Możesz tu takie zrobić takie fanfary, nie? Na początku będzie jedna z tej strony, a później przy następnej próbie będzie jeszcze jedna z takiej strony. Prawdopodobnie będzie tak, że wydech głośny będzie szedł bezpośrednio tędy, bo jest najkrótsza droga, a tutaj damy przepustnicę i wtedy poleci przez wydech na drugą stronę, żeby było ciszej. Się okaże, że jest super, tak głośno, wszystkim się podoba i... Tak, na pewno. Dorobimy tylko na drugą rurę. Ja już się spodziewam, co będzie. Jak ty byś ją sugerował tu zrobić? Już ci mówię. Generalnie ma się kończyć za tą górną częścią dyfuzora. Czyli wystawać ma za nią? W ten sposób, tak. Nie tyle ma wystawać, co tak raczej nie, bo spaliny mogą przypalać ten dyfuzor. Brzydko wygląda musi w ogóle. Być przynajmniej za. Co prawda wydech, on jak się nagrzeje, to on się wydłuży. On na tyle gdzieś wyjedzie przy nagrzanym wydechu, przy schłodzonym tyle. Natomiast nawet na tym najzimniejszym, w tym powiedzmy takim spoczynkowym położeniu powinna być na tyle bezpiecznie, żeby spaliny no tak, żeby wychodziły poza 5 mm poza. Tak. Tak jest najbezpieczniej. A o już gustach się nie dyskutuje, no jak tam kto chce, no to sobie ją wysunie. W sumie to ja ją chyba zrobię regulowaną, żeby można było ją wykręcić, wsadzić i tak dalej. Zobaczymy. No dobrze. Tak się zastanawiam. No. Tam nie ma miejsca, żeby zrobić gdzieś puszkę na środku? Można generalnie, natomiast moim zdaniem i tak będzie za głośno. I wiesz, nie musi być zrobione tak denko, że jak jest wiesz, po zewnątrz 120, że to ta rurka musi być na środku, ja mogę zrobić, wiesz, że jest nie na środku, tylko że jest niżej. Bo się teraz tak zastanawiam, czy nie zrobić takiej grubej jednej końcówki z jednej strony, powalić w drugą stronę. No. No i wtedy dać tylko na środku i nie robić tego aktywnego, nie? No to pewnie. No ale to nie jest żaden problem. Widzisz, końcówkę mam, to przeżyję później, odetnę i się wykorzysta do czegoś innego, damy rurę. Dobra, to na razie zróbmy tak, a potem w ogóle wiesz, no można zrobić rajdowo totalnie. Tak jak ci mówię, jak mają wyrce. Ja ci przymierzę taką rurkę jeszcze kurwa pod kątem, to zobaczysz jak to wygląda. Leć. W ogóle bez końcówki. Ja wiem, że to wyglądu nie ma, ale to jest kurwa WRC. Bo tak wystawać i tu ma być, wiesz, płomienie. Pach, pach, pach. A czemu pod kątem? No wiesz co, tak się przyjęło. Na przykład Evo leci wydech ze środka, czy w Subaru i skręca na bok, więc żeby nie robić takiego przejścia, czyli robić jakiś stron dodatkowych przepływu, to leci po prostu ze środka. U ciebie by akurat leciało z tej strony, czyli tak by było. Też na bok, ale nie do góry. Kuźwa, żeby to nie głupie było. No nie byłoby to w ogóle głupie, naprawdę. I wtedy już się nie przypieprza nikt, że z tej strony to nie wygląda, z drugiej wygląda. Dyfuzor zawsze jak jest, z jednej strony jest dziura, a z drugiej nie, ale wystaje sama rura, to już wszyscy wiedzą o co chodzi. A jak jest końcówka, to a co kurwa, drugą zgubił? Wiesz o co chodzi. No. Jakby nie chodzi tu w ogóle o, wiesz, o to jak to ma wyglądać, tylko że ma działać, nie? No i ma być jak najlżejsze, większa średnica jest cięższa. Dobra, zróbmy na razie prosto ten najwyżej. Tytan też może być, no panie, karbon może być, wszystko może być do tego auta. Pan wybiera, pan płaci, no ja jestem za na przykład dwoma karbonami, setkami. Idealny wybór, akurat teraz zamówiłem chyba z 15 sztuk z karbonem, one są fajne, bo są lżejsze. Też mają ten plus, że przy obijaniu nie uszkodzi się dyfuzor, bo ta rurka w środku przenosi temperaturę. No i wyglądają na fajne. Ja zawsze uważam, że zamiast ładować jakichś czarnych, malowanych czy nakładanych w ceramikę końcówki, warto zainwestować w takie karbonowe. To nie jest znowu jakaś kosmiczna różnica. No. Jakaś jest, ale no taka końcówka nie kosztuje 2000, tylko jak zwykła kosztuje 300, to ta kosztuje 500-600. Warto zawsze przemyśleć, a mało osób ma takie. No to nie są takie, wiesz, AliExpress typu Atrapowicz i gdzieś powycierane. Obawiam się, że jak to auto będzie jeździło po torze, gdzieś wiesz, może być jakiś fuck-up i szkoda. Nie wiem, każdy znajdzie powód, żeby nie zapłacić tyle. Spokojnie, nie przejmuj się. Ale to nie ty robisz. Nie no, słuchaj, nie, to nie ja robię, ale to robi polska firma. Widać, że nie ty. Dzięki. Znaczy, to był chyba komplement. No. No, to dzięki. We'll be right back.
więc tak, układ wydechowy składa się z downpipe'a, tam wyjście z turbiny jest około 3 cale, więc robiłem takie zejście z 3 cale na 2,75 na 2,5. Oczywiście ten wydech jest zdecydowanie za duży, za dużej średnicy co do tej mocy, która tutaj będzie aktualnie wykonywana. Natomiast właściciel samochodu powiedział, że na przyszły sezon będzie około 350 koni, więc już żeby nie robić tego układu dwa razy, to już zastosowałem średnicę 2,5 cala, która bez problemu obsłuży tą moc. A teraz nie będzie za głośno i wtedy też nie, no bo tu mamy silnik, zdaje się, 1,4. Reszta jest 2,5 cala, na razie nie mamy żadnego wydechu, bo będzie montowana przepustnica, a teraz będzie ten samochód używany na torze, więc żeby dawał jeszcze większe wrażenie akustyczne, no to jest to zrobione o tak, po prostu, żeby było jak najlżej i żeby było jak najgłośniej. Czyli taka wersja przejściowa. No i układ dolotowy, mamy wyjście 2 cale z turbiny, Wchodzi do kulera 2 cala, wychodzi 2,75 cala i idzie już do samej przepustnicy. No i tyle, rurowanie jest zrobione całe z nierdzewki. Kuler jest 180 na 550, chyba na 65. Oczywiście wymiar w milimetrach. Mam nadzieję, że jutro do południa będzie wszystko gotowe. Także magia telewizji, widzimy się za chwilkę. No i dzisiaj mamy, można powiedzieć, finał prac takich mechanicznych tutaj u Grzesia. Przyjechał też Grzesiu 1. Składamy abarcika do kupy i kolega Krzysztof zawiezie na hamownię do Cinosoftu. Tam będzie auto strojone. No i w przyszłym tygodniu, bo niestety ten sterownik jest też taki, to możemy od razu powiedzieć, że nie da się go po kablu. Więc tutaj jest troszeczkę zabawy. Auto będzie pewnie za dwa dni strojone. Mamy piątek, za tydzień w sobotę jest hotkaczka, więc wszystko na ostatnią chwilę. A jeszcze i tak nie wszystko mamy zrobione, bo no. Jeszcze fotele. Tak, no ale tak mechanikę to już mamy, można powiedzieć, na finiszu, co nie? Mhm. Zobaczymy, co wyjdzie, że tak powiem, w praniu. I ostatnia rzecz, którą montuję. Wisienka na torcie. Dobra, i tak to będzie wyglądało. No nie wiem, czy będzie działało, ale tak będzie wyglądało. Jak no, będzie działało. Hej. Nie no, fajnie. Musi, łaski nie robi. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Groźnie wygląda. No, o, petarda. No. Mówię, no wykminiłem to z tymi kolankami tu, żeby to tak fajnie wyglądało, zamiast żeby, wiesz, jakieś węże ciągnąć, chuj, wie co, to tak jest ciekawie. Mhm. No i czerwony, twój ulubiony kolor. Mocowanie akumulatora zrobiło się osłoną termiczną od silnika. No wszystko naturalnie powstało. Wiadomo, jeszcze opaski, te sprawy, ale na razie tak przymierzam. Taka średnica wystarczająca jest na tym interkulerze tych rurek? Tak. No powiem ci, z tej perspektywy tu to wygląda grubo. To jest takie... 250? Nie, no to tak kurwa z 450, coś w tym stylu. No to teraz może być tak, że jak dobrze wygląda, to nie będzie to działać. Może być w drugą stronę. Oby było dobrze. Trzymam kciuki. Ej, jak to ma jeździć tylko po torze, to może nie będziemy zakładać jednej lampy tamtej, żeby miał... No to jest zajebisty pomysł. Tylko, a w sumie zderzak ciągnie... Nie wpuszczą na tor. Nie no, na tor, żeby wpuścili, ale w trakcie wysiada kierowca, wyciąga lampę, powie, że im gdzieś zgubił. No jest jakiś plan, nie Grzesiek? No, byłby do ludzi. Byłby, no. Ja bym tu zrobił jeszcze taką przeduszkę. Ale można inaczej to rozwiązać. No. Popatrzcie się. Mówisz o tych lampach. Tak. Będzie błąd wywalało, że jest po prostu ten, ale... Nie, no to błąd błądem, no wiadomo, ale że na torcie już wtedy wpuszczą, nie? Tak. No. To nie jest zły pomysł. Nie jest. On się zrobi nadciśnienie człowieku, jak on będzie szybko jechał. Będzie jak w Hayabusie, nie? Czy gdzieś tam w jakimś motocyklu tak zrobili. Przydałaby się jeszcze siatka a la plaster miodu, żeby tam ładnie wkomponować od tyłu i byłaby petarda. Ale wtedy już gołąb nie wleci, a jakby wleciał, to by było śmiesznie. No, także podsumując, dzisiaj jest trzeci dzień zmagań. Kończymy już pracę, wjeżdża samochód na lawetę, mamy zrobiony jeszcze cały dolot, jest ze średnicy 3 cale. Nie wiem, tu pewnie zaszalałem i zrobiłem większy niż trzeba, ale wierzcie mi, że w serii tam jest chyba 70 albo 70 kilka milimetrów. Więc wcale nie jest większa średnica niż w serii. Ta turbina, którą mamy tutaj założoną, ona nie jest plug and play. Ten no nie tyle trójnik, co ta redukcja, która wchodzi tutaj do turbiny, ona jest gdzieś tyle wyżej. Maski nie idzie zamknąć. Ja się tu sporo napociłem, poprzecinałem to kolanko, żeby to było nisko. Teraz jest tu na dwa palce do maski. Wiadomo, że jeszcze silnik się rusza, więc to trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Więc to jest... No ale ta turbina była wyżej, jak żeśmy ją przemierzali, tak. To jest wyższa. Jest wyższa, nie? Ile tam? Centymetr? A więcej. Więcej. No to... Tyle przewód musieliśmy przedłużyć. To już nawet gdyby ktoś chciał założyć seryjny wydech, znaczy seryjny dolot pod tą turbinę, no to już nie ma szans.
A zastanawiałem się nad innymi rozwiązaniami, żeby właśnie ten zbiorniczek od płynu wywalić i dać tu ten stożek na dole. Ale tak, na dole on się będzie częściej syfił i te wszystkie rurki od DV-ki, od odmy, one by musiały być takie długie. Mhm. No i nie jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby te połączenia były krótsze. Dobra. Także skręcam to, fura leci na lawetę i koniec. Została wisienka na torcie. A propos wisienki, co masz? Wisienkę? Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Dawaj tę wisienkę, zakładamy. Czekaj, myślę, czy coś jeszcze, ale chyba wszystko żeśmy zrobili. Też mi się tak wydaje, że wszystko. Wiesz co, wyjdzie w praniu. A, dokładnie tak. Jeszcze jedną rzecz żeśmy zrobili. Odsunęliśmy te halogeny. A, to tak. Ale jeszcze tu pięknie pasuje. Aha, wiesz co jeszcze musimy zrobić? Mhm. Ja jeszcze bym ten przewód trochę odgiął. To jest robota CNC dla wybranych. No dobra, poszedł. Troszeczkę poszedł. Zawsze coś. Chyba jakby ktoś miał dziurę w spodniach, można by go za jaja złapać tędy. Jakby jechał za mną, ja bym w ogóle nie wiedział, że tamte dziury to są od halogenów. Tu powietrze łapie stożek. Tak będzie sobie to lecieć. Tak go będzie łapać. Nie, Grzesiu? Coś pięknego. A w następnym odcinku... Zapach palonego oleju.